30. jubileuszowy wyścig Solidarności Olimpijczyków. Dziś mamy dwoje gości. Dariusz Baranowski, nasz zwycięzca z 1993 roku i dyrektor Tadeusz Skorek. Oddajemy najpierw głos Dariuszowi Baranowskiemu, który na pewno chwilę powspomina. Gdy jeszcze jeździłem w juniorach młodszych, zawsze chciałem wygrać wyścig pokoju i dookoła Polski. Wtedy jeszcze wyścigu Solidarności nie było. W roku 90, gdy byłem ostatnim rokiem juniora, wyścig Solidarności ruszył po raz pierwszy, wygrał go Czesław Rajch. I od razu ten wyścig wszedł bardzo mocno w polski kalendarz. I też postanowiłem ten wyścig tak gdzieś sobie wpisać na swoją listę, że ten wyścig chciałbym wygrać. W 91 roku przyjechałem po raz pierwszy, gdy wyścig odbywał się w drugi raz. Nie udało się, z Tomkiem Brożyną przegrałem. Przyjechałem za rok w 92 roku. Ponownie niestety przegrałem z Eugeniem Berzinem. Ale w 93 roku powiedziałem do 3 razy sztuka i w 93 roku wygrałem. W 94 jeszcze chciałem powtórzyć ten sukces, ale kolejne drugie miejsce. Ale te miejsca właśnie w tym wyścigu Solidarności, plus jeszcze w tym okresie wyścig pokoju, plus Tour de Pologne, to oczywiście sprawiło, że te wyścigi otworzyły mi furtkę do peletonu zawodowego i właśnie już w 95 roku jesienią w peletonie zawodowym jeździłem. Co ciekawe, z drużyną US Postal przyjechaliśmy w roku 96 na wyścig Solidarności Olimpijczyków i nawet Tomek Brożyna, gdy razem jechaliśmy właśnie w US Postal, Tomek Brożyna wygrał cały wyścig. A ja wygrałem chociaż klasyfikację górską, to zawsze coś. Do którego roku jeździłeś? W sumie wyścigu Solidarności Olimpijczyków startowałem 11 razy. Ten początek mojej kariery, że tak powiem. Później środek, nie bardzo była możliwość, gdy jeździłem w Hiszpanii. I powrót, gdy wróciłem po latach, jeszcze 5 lat ścigałem się w Polsce. Od roku 2008 do 2012. To za każdym razem 5 razy wyścigu startowałem. Może już sam nie wygrywałem, ale pomagałem młodszym kolegom w teamach i tak, czy w DHL-u wygrał Łukasz Bodnar, czy w BDC Marcin Sapa, gdzie ja im pomagałem. Także takie miłe wspomnienia z tego wyścigu mam cały czas, mile wspominam i cieszę się, że wyścig cały czas trwa, że się odbywa. 30. edycja, także życzę kolejnych przynajmniej 30. A sobie i wyścigowi też bym chciał życzyć, abym mógł na antenie Eurosportu ten wyścig skomentować, bo to byłoby fajne. Pytanie do Ciebie tak. Potem po tych sukcesach w kraju jedziesz w daleki świat, do dużego peletonu. Tour de France, Giro Italia. No właśnie te wyścigi, tutaj wyścig Solidarności, no plus oczywiście wyścig pokoju, wyścig dookoła Polski. Te wyścigi otworzyły mi drogę do peletonu zawodowego, bo już w roku 95, czyli po tej serii dobrych miejsc wyścigu Solidarności, przy okazji byłem 2 razy w wyścigu pokoju, drugi też w generalce, plus 3 razy pierwszy w Tour de Pologne. No i te wyścigi pozwoliły mi przejść na zawodostwo i już w 95 roku jesienią startowałem z drużyną US Postal w Chinach. Później w roku 96 przyjechaliśmy z Edwardem Borysewiczem i z US Postal na wyścig Solidarności Olimpijczyków. Tomasz Brożyna wygrał. Razem jechaliśmy w drużynie, a ja wygrałem klasyfikację górską. No, a później już od 97 roku to już w zasadzie cały czas startowałem bardziej na zachodzie i była taka przerwa, gdzie na wyścig Solidarności nie mogłem przyjechać, ale gdy skończyłem te starty zawodowe, powiedzmy na koniec mojej przygody z kolarstwem, gdy wróciłem jeszcze na 5 lat pościgać się w Polsce, to za każdym razem 5 razy w Tour de Pologne, w wyścigu, przepraszam, Solidarności Olimpijczyków plus Tour de Pologne, także te wyścigi mieszały, ale w wyścigu Solidarności Olimpijczyków 5 razy startowałem jeszcze na koniec swojej kariery, pomagając młodszym kolegom w drużynach, gdzie jeździłem i tak właśnie w DHL-u, również w drużynie Zbigniewa Szepkowskiego wygrał Łukasz Bodnar, wtedy bardzo młodziutki i na koniec jeszcze moje to już jedne z ostatnich startów, gdy w drużynie BDC Darka Banaszka wygrał Marcin Sapa. Czyli też tak rozpoczynałem swoje starty w peletonie tym seniorskim wyścigu Solidarności Olimpijczyków, można powiedzieć. I w tym wyścigu też kończyłem swoje starty w roku 2012. Czyli ten mój okres od 91 do 2012 trwał z wyścigiem Solidarności. No w sumie startowałem 11 razy. A uwierzysz, że od momentu, kiedy Sapa wygrywał wyścig, nie było już paskudnej pogody? To był ostatni wyścig z paskudną pogodą? Ale akurat Sapa to lubił. Właśnie tak, Marcin Sapa akurat taką pogodę lubił, gdzie zimno, wiatr, deszcz, no jakiś kataklizm, no to wtedy
wtedy Marcin Sapa był nie do pokonania. Na otwarcie 30. jubileuszowego wyścigu przybędzie wiceprezes Europejskiej Unii Kolarskiej, mianowicie znany kibicom kolarstwa Aleksander Gusiatnikow tą funkcję w tej chwili pełni. Oprócz tego zagranicznych gości przewidujemy, że będzie to wyścig olimpijczyków, jest również mistrz olimpijski z Seulu, Olaf Ludwig, również znany z wyścigu pokoju, wygrał 38 etapów. Liczymy na to, że władze polskiego sportu również potraktują wyścig jako wartościowa impreza i liczymy, że również zaszczycą swoją obecnością. Na pewno będzie Mieczysław Nowicki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, dwukrotny medalista. Z innych medalistów polskich liczymy na Tadeusza Mytnika, z którym wspólnie w poprzednich latach tworzyliśmy ten wyścig. Liczymy na to, że w niektórych miastach etapowych pojawią się inni medaliści z Seulu, srebrni, Leśniewski, Sypytkowski, liczymy na Zbigniewa Brudkę z innej dyscypliny sportu i mój kuzyn Edward Skorek również obiecywał, że do Łodzi na otwarcie przyjedzie. Dziękujemy bardzo. Ja bym prosił jeszcze o dwa słowa na temat samej Łodzi. Jak będzie wyglądał start w Łodzi, o której skąd, gdzie jest start ostry? Liczymy na to, że rozpoczniemy prezentację zawodników około godziny 12, po godzinie 12. Następnie przed rozpoczęciem, start 14.05, to jest z ulicy Piotrkowskiej, jest przewidziany. Natomiast nieco wcześniej będzie prezentacja, otwarcie uczestników wyścigu przez gości, przez władze sportu, przez władze województwa i miasta. Po starcie pojedziemy prosto ulicą Piotrkowską do Placu Niepodległości, ponieważ skręcimy w Pabianicką, Bednarską, Żgowską do Kolumny, na ulicy Kolumny start ostry. I dalej do Andrespola, w Andrespolu przez Stróże i w Andrespolu przed Urzędem Miasta pierwsza lota, premia specjalna, przepraszam, a w Brójcach później przed Urzędem Gminy pierwszy lotny finisz. Okay. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Serdecznie.